Moim zdaniem najbardziej niedocenianą rzeczą w Polsce jest lotnisko w Radomiu. Mieszkańcy Radomia, czy nawet Warszawy, a nawet innych miejscowości go nie doceniają. Przewoźnicy, którzy nie chcą latać z niego nigdzie. I ja go też nie doceniam. Tak ma wyglądać przebudowa Alei Jerozolimskich w Warszawie na odcinku Marszałkowska-Nowy Świat. Czyli ma być chodnik, pas zieleni, ścieżka rowerowa, potem zatoka postojowa, potem pas dla busów i taksówek, no i pas dla samochodów oraz pas dla tramwaji. No i w drugą stronę tak samo. Na moje oko chyba się korki zrobią. Flagi dumy. Warto je znać wszystkie, bo teraz tyle się tego narobiło, że trudno te wszystkie kolory zapamiętać. I to jest trudniejsze niż nauka flag państw. A jeśli ktokolwiek z eurokratów zarzuci nam, że jesteśmy nieprzyjaźni, o tutaj tym wszystkim, to niech zobaczy, jaką ma flagę województwo podlaskie. No i co teraz powiesz, Unia Europejska? Głupio ci? Tylko teraz nie wiem, kto od kogo ściągał w szkole, czy pana seksualni od województwa podlaskiego, czy województwo podlaskie od pana seksualny. Antony Blinken w niewybredny sposób zażartował z Rosji i jej armii. Stwierdził, że przed wojną Rosja mówiła, że ma drugą armię świata, a okazało się, że ma drugą armię na Ukrainie. Macron w Bratysławie powiedział, że kraje zachodnie powinny słuchać ostrzeżeń Europy Wschodniej odnośnie Rosji. Ale jednocześnie chce rozbrojenia wschodniej flanki NATO, gdyż uważa, że Europa Wschodnia jest za bardzo uzbrojona. O Rosji zaś powiedział, że decydując się na wojnę i nie osiągając żadnych strategicznych celów, pokazała, że Rosja nie jest mocarstwem i nie ma prawa sobie rościć strefy wpływów we wschodniej części Europy. Rosja według niego nie może być gwarantem bezpieczeństwa w tej części świata, gdyż jest za słaba militarnie. A to wszystko pokazała wojna na Ukrainie. Jak wygląda typowa playlista piosenek farmaceuty? Właśnie tak. Robimy zbliżenie i zaczynając od miejsca pierwszego, trudny pacjent, tak bardzo chce lek przeciwbólowy, daj aspirynę, teraz ci zapłacę, resztę dla pana 12 groszy. Dobranoc, dziękuję, do widzenia.